W dzisiejszym odcinku ze Steralis wciśniemy czerwony guzik. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w ostatnim odcinku naszej serii, gdzie gramy kryzysem jako Imperium Robotów. Dużo nam nie zostało do przeprowadzenia, niecałe 2000 punktów, żeby uruchomić ostatni kryzys i w tym celu będę eksterminował tutaj te planety, bo dość sporo punktów za co się dostaje, więc za chwilę będziemy sobie tutaj robili małe bum-bumy. Obecnie mamy rok 2403 i w sumie jesteśmy chyba najpotężniejszą cywilizacją, tak patrzeć punktowo, w galaktyce. W sumie niedługo powinien nam też się kryzys jakiś odpalić, ale może my się zdążymy odpalić wcześniej. Dzięki też za zwrócenie uwagi, że jeżeli nie ma tych kolców wokół nazwy systemu, to system nie jest pod pełną moją kontrolą, co oznacza, że w środku jest planeta. Rozpoczynamy też bum-bum pierwszej planety, więc przyjrzymy się w ogóle całej tej animacji, jak to wygląda, bo chyba jest najbardziej epicka na tych imperialnych okrętach ze wszystkich, jak to się tak fajnie zaczyna kręcić wokół planety. Tutaj mamy też cały progres tego, tak naprawdę, 30% w tym momencie. Jakby to powiedzieć, ta planeta chyba nie ma za dużych szans na przetrwanie. Na początku mamy etap ładowania się broni, w tym momencie już 70%. Bum! No i po planecie. A tu kolejne 4. A przeciwnik raczej w ogóle nie ma żadnych szans podczas walki z nami. I tutaj znowu bum, tak jakoś ładnie mi to wygląda, więc wam to zaprezentuję, jak to się akurat w tym systemie obok prezentuje. Trochę to dziwnie wygląda, jak wysadzamy stację kosmiczną. Ale też się da. Jeszcze 11 światów im zostało. Ten niszczyciel światów ma chyba najlepszą animację ze wszystkich tych, które widziałem do tej pory. Każdy pozostały był dość podobny do siebie, a tutaj to, że to się rozkłada w ten sposób i takie latają i dokonują tego strzału i stacja jest zniszczona, czy cokolwiek innego, jest chyba najfajniejszą animacją, jaką do tej pory Paradox przygotował. Bum! Już tak niedużo. No z tymi to się już raczej nigdy nie poprawi nam relacja. Rozbito nasz glob, minus 5000. A bo to jeden w sumie. Wspólnota uznała nas za kryzys galaktyczny, ale kiedy? Widząc zagrożenie z naszej strony, podli członkowie wspólnoty galaktycznej przyjęli rezolucję potępiającą nasze działania i uznając nas za kryzys galaktycznych rozmiarów. O Boże! W rzadkiej chwili jedności członkowie wspólnoty połączyli siły i wypowiedzieli nam wojnę. Ich floty przygotowują się do ataku na nasze terytorium. Rozpoczęła się bitwa o galaktykę. Ha! Ale beka. A nam doszło możliwość stworzenia pożeracza gwiazd. Musimy do tego zgromadzić ogromne ilości ciemnej materii. Każda zniszczona gwiazda przybliży nas o kolejny krok. Okej. Ile? Dostałem dwa kolejne kolosy, które będą w stanie niszczyć planety. I tu masz niby 62 tysiące siły? Samo w sobie. Ej, patrz jaki to cube, taki wyjebisty. Jak to wygląda? We are the Borg! I odblokowuje superkonstrukcję. Konstrukcja silnika eterofazowego. Musimy zaraz zobaczyć, co to jest. Pożeracza gwiazda dostaliśmy. Groźny krążownik, zwiększone punkty kadłuba i utrzymanie statków maleje o 30%. No i też skończyło nam się to cała ścieżka kryzysu. Już nic więcej tutaj nie mamy do badania. I dosłownie cała galaktyka toczy ze mną wojny. Ci, co nie byli po mojej stronie, teraz ze mną walczą. Trzeba pamiętać na przyszłość. Ciekawe, co by było, jakbym miał jednak już wszystkich zwasalizowanych. Czyli tą flotę tu musimy dać, żeby mi tutaj tego nie zaczęli odbijać. A ja zaraz zacznę wysadzać tutaj gwiazdy i zobaczymy, na czym to będzie polegało. O ja pier... Ile tego tutaj jest? Wy to widzicie? Gwiazdo... Kruszarka. Okej. Ile to ma mocy? To ma 150 tysięcy punktów kadłuba, 108 tysięcy punktów pancerza, osłony 10440. Przecież to jest potwór, ale kosztuje 9 tysięcy punktów materii. Ale za to nie widzę miejsca budowy silnika eterofazowego. Nie widzę czegoś takiego tutaj. No ale zacznijmy najpierw od rozbicia gwiazdy. Może to mi się pojawi, jak tylko rozbiję pierwszą gwiazdę. Całą tą animację sobie zobaczmy. Jakaś taka kulka tutaj jest. Zaczyna gromadzić siły, tak. Ładowanie broni trwa w tym momencie. Też fajnie to wygląda.
Mamy drugie miejsce, które równocześnie robiłem, żeby tutaj nam walnęło. Progres mamy też dość szybki. Całkiem fajnie to wygląda. Możliwe, że tam po prostu coś kliknąłem jednak i dlatego to tak się nam odjęło. Ale wybiście to wygląda. Ej, mnie teraz tego będzie przekozocko! Wow, jakie to epickie! Wszystko zniszczyliśmy i stworzyliśmy czarną dziurę. I wszystkie planety wybuchają! Jakie to jest epickie! Galaktyczny udar energetyczny. Obszar replikantów, przyrządy na całej powierzchni odebrały nagle potężny podprzestrzenny udar energetyczny, nadciągający z jakiegoś punktu w naszej galaktyce. Nasi naukowcy usiłują znaleźć jakieś wyjaśnienie tego zjawiska. Nigdy dotąd nie zarejestrowaliśmy czegoś podobnego. Dokładna lokalizacja źródła tego nagłego udaru nie została jak dotąd. Okej, przyłóżmy się do tego. Jakby to powiedzieć, zamieniłem system. Wyjebiste. Ciekawe, co by było z tym, jakbyśmy tutaj flotę zostawili. O, inwazja międzywymiarowa. Ale to jest mój kryzys. Odwalcie się ode mnie. A kryzys rozpoczął się dosłownie u mnie. No nic, trzeba tu wysłać wszystkie floty w takim razie, żeby pozbyć się zagrożenia. Jeszcze tak zauważyłem, że jak się wchodzi do systemu, którego nie obserwowaliśmy, to też ten wybuch jest całkiem epicki. Zobaczcie, jak to wygląda. Te wszystkie planety są niszczone i ta stacja tam wyparowała. Gdzie jest jeszcze jedna kotwica? Kurka! A, bo trochę się to rozpleniło. No trudno, trzeba będzie ścigać te floty. No nie powiem, zaczyna się tu robić trochę dużo czarnych dziur. O, kryzys niszczy moich przeciwników, jak miło. W sumie teraz jak tak patrzę, to pożeracz gniazd mnie tylko kosztuje czarną materię. A trochę ich zebrałem. No to cztery kolejne pożeracze gwiazd trafiają do produkcji. No tak, zobaczmy, jak te nasze kostki tutaj się spiszą w niszczeniu floty przeciwnika i chyba dają bez problemu większego rady z tego, co widzę. Chociaż tarczę straciliśmy, no ale pancerze, kadłub praktycznie nienaruszone, a przeciwnik wyczyszczony, a system odbity. Przejście międzywymiarowe zniszczone. No ja powiem, było trochę kłopotliwe i upierdliwe, ale się udało. O cholera, jakie to fajne! Międzywymiarowy czarnoksiężnik. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy tego nie miałem. Ciekawe, co się stanie, jak rozbije gwiazdę podwójną. No to odpowiedź mam. Tutaj w systemie podwójnym gwiazda zmienia się w gwiazdę pojedynczą. A, tutaj wokół naszej głównej gwiazdy pojawiła się taka super konstrukcja. Teraz to dopiero zauważyłem. I zobaczcie, jak to naszą produkcję zwiększa. I bonus do floty. Dam wam radę na przyszłość. W systemach, które wysadzacie, nie trzymajcie flot. I kolejny obszar galaktyki. No, jakby to powiedzieć, zmienia się w obszar śmierci. Czy etap przynajmniej. 30 tysięcy kolejny. Coś takiego się tutaj dziwnego dzieje z tą naszą gwiazdą. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie. No to budujmy kolejny etap. I zwiększa to produkcję naszych minerałów oraz energii. Trzeci etap kosztuje 40 tysięcy. Chyba coś sprowokowałem do działania. O cholera, a co to jest? Coś się pojawiło w moich systemach. What the fuck? No i ciekawe, czy nasza flota da radę temu czemuś. Ha! Bez większego problemu! Wyczyszczone. Ej, ja to zdobyłem! A nie, to moje było, dobra, nieważne. Nie było tematu. Mój niszczyciel światów tutaj był. Okej, czy gdzieś jeszcze nam się pojawiły te... Kurde, wielu tu moich systemach się pojawiło. I to czemu wszystkie systemy, które mają w tym momencie... Cuda, no. Gdzie to jest jeszcze takie coś pojawiło mi się? O, to nie tylko u mnie się pojawiło. Też w systemach mojego wroga się to też. A to chyba nie jest groźne. Nie widzę, żeby coś atakowało. Żadne wydarzenie specjalne też się nie pojawiło. No tak jak widzę, to tych czaszek pełno jest teraz tutaj. Zobaczcie. Śmiesznie to wygląda, taki szlak zniszczenia tych dziur porobiłem. Ale to i tak nie ma większego sensu, bo bot może zajmować z powrotem te systemy. Więc lepiej niszczyć tylko te systemy, które mają jednak planety zamieszkałe. To chyba naprawdę nic nie robi. A nie wiem, czy ktoś to atakuje. Ten widok wybuchającego systemu jest tak wyjebiste. I tutaj stracili teraz jakieś 100 populacji. Jednym wybuchem czystym. No to lecimy dalej. To ich chyba zaboli, nie? Dobra informacja dla tych, co się jeszcze nie załapali. Konkurs Enebon został przedłużony do poniedziałku i w poniedziałek wieczorem będą wyniki. Klikajcie, dołączajcie, linki w opisie. Muszę powiedzieć, że to epicko wygląda. Zobaczcie, taka sfera tutaj otwarta w kosmosie. Wyjebiście to wygląda.
I możliwe, że to jest już ostatni etap, nie wiem. To już naprawdę sporo tego potrzebowaliśmy. Daje też już wyjebiste bonusy. Jakiś kolejny event. Nasze możliwości manipulowania gwałtownie rosną. Mieszkające tam duchy wpadły w ślepą furię. Kolejna ich fala podjęła rozpaczliwą próbę udaremnienia naszych planów do naszej rzeczywistości. O, teraz już mnie atakują. Ale nie są za silne. Baza 11 w stanie z ich powstrzymać bez większego problemu. Dostałem się do centralnych systemów tej nacji. 21 planet, zaraz robimy bum bum. Okej, okay, mamy woal, zaraz to ogarniemy. Chcę najpierw wysadzić te systemy tutaj, zobaczyć jak to walnęło, ja nie mogę. Jeszcze zrobiłem teraz zniszczony węzeł naukowy. Wyjebiste. Ej, fajny by było, jakby się dał to potem odbudować na przykład. Epickie by to było. Już po wszystkim, zobaczcie, tak wygląda w pełni zbudowany silnik eterofazowy. Wyjebiście to wygląda, naprawdę. I okej, no co ja mogę zrobić? Zróbmy to. Co się wydarzy? Wysadziłem galaktykę! Wysadziłem galaktykę! Łącznie ze sobą! O mój Boże! Pierwszy raz udało mi się anihilować całe życie w galaktyce. Zobaczcie! Wszystko wszędzie wywaliło. Każdy nasz system. Ale jazda! Zniszczyłem wszyściuteńko, wszędzie. O my god, jak to epicko wygląda. No to wcisnąłem czerwony guzik. Galaktyka zrobiła bum bum. Mam nadzieję, że się podobało. W przyszłym tygodniu będzie dużo Europy Universalis 4. Nie wiem, czy jeszcze zdążę nagrać imperialnego galaktycznego imperatora. Może tak, może będzie się pojawiało to w jakiejś innej formie, bo chciałbym wam pokazać więcej mechanik z tej gry, bo często mnie też o to pytacie. Żebym zrobił jakieś poradniki czy coś, to może by taką krótką serię poradnikową zrobić i zagrać to politycznie. No dużo też grałem na streamach ostatnio, więc zapraszam na kanał Lucas Live, tam są zapisy streamów z tej naszej rozgrywki multiplayer, tam graliśmy chyba w 6 osób. O my god, jak to wyjebiście wygląda. No nic, mam nadzieję, że seria się podobała, pamiętajcie o lajku. No w końcu zniszczyłem galaktykę.